nie musimy tego patrzeć. Człowiek żyje tak długo, jak żyje pamięć o nim. Dlatego spotykamy się dziś, by oddać wam hołd i zachować na zawsze w zbiorowej pamięci. Może nigdy nie było waszym wrogiem, ale niestety nie okazało się również przyjacielem. Wyście wiedzieli, że nie można go lekceważyć, bez względu na miejsce i porę dnia. Odeszliście na wieczną wachtę. Wy, załoga Heweliusza, w naszych myślach i w naszej pamięci pozostaniecie już na zawsze. Szanowni Państwo, przed pomnikiem tych, którzy nie powrócili z morza, serdecznie witam wszystkich zgromadzonych podczas obchodów 31. rocznicy zatonięcia promu Jan Heweliusz. Witam przedstawicieli władz Świnoujskiego Samorządu z prezydentem Januszem Żmurkiewiczem i przewodniczącą Rady Miasta Elżbietą Jabłońską. Witam przedstawicieli służb mundurowych, związków, stowarzyszeń, szkół. Witam również mieszkańców Świnoujścia. Proszę o modlitwę księdza dziekana Piotra Superlaka. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelki pocieszenie będzie z wami wszystkimi. Ta modlitwa to ten apel pamięci, który zawsze z tego miejsca Świnoujścia, niedaleko portu, który jest w zasięgu naszego wzroku, a dalej tego morza, w które wypłynął i nie wrócił z tego rejsu, tylko zatrzymał się w głębinach morskich. A stał się to także i ten rejs, w którym czasami człowiek nie myśli, ale życie zaskakuje, że jest to droga do nieba. I niech ta pamięć i ta nasza obecność tutaj także pomaga nam odkrywać te różne drogi, aby zawsze były spokojne, niewzburzone jak fale morskie i niepewne jak morze, które nie jeden raz człowieka zaskakuje, ale zawsze gotowe, jak mówi sam Jezus Chrystus. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele.
Módlmy się do Boga Ojca Wszechmogącego, który wskrzesił swojego Syna Jezusa Chrystusa dla zbawienia żywych i umarłych. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych wszystkich, których groby lub prochy rozsiane są po morzach i oceanach, aby Bóg wynagrodził ich cierpienia i śmierć życiem wiecznym. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny, które opłakują straty swoich najbliższych, aby pocieszała je nadzieja powtórnego spotkania z tymi, którzy odeszli w domu Ojca. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I módlmy się za nas, pamiętających o tragedii Kaweliusza i zebranych na tym placu przy pomniku tych, którzy nie wrócili z morza, abyśmy pamiętali, że życie nasze jest pielgrzymką do ziemi obiecanej i każdego dnia dążyli do świętości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za wszystkich tych, którzy pochłonęło morze i ocean w czasie tragedii promu, Jan Heweliusz i innych dzieł, które prowadzi człowiek uprawiając morze, wołajmy do Boga, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który rozciągasz swą władzę nad żywymi i umarłymi, który okazujesz miłosierdzie wszystkim, którzy dzięki swej wierze i dobrym uczynkom mają należeć do Ciebie, najpokorniej Cię błagamy, aby ci, za których się modlimy, którzy nie powrócili z morza pełniąc służbę dla Ojczyzny, bądź podczas odpoczynku, a także i w czasie tego rejsu Jan Heweliusz zakończyli swą pielgrzymkę, czy na tym świecie jeszcze żyją, czy też przeszli już do wieczności, za przyczyną świętych Twoich, by mogli dostąpić Twojej łaskawości i odpuszczenia grzechów, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Na światłość wiekuiste niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Na światłość wiekuiste niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Na światłość wiekuiste niech odpoczynek. Dziękuję im za to. Zapraszam delegację do składania kwiatów i wiązanek przed pomnikiem. Thank you.
proszę o odegranie sygnału ciszy. Uroczystość obchodów 31. rocznicy zaciągnięcia promu Jan Heweliusz dobiegła końca. W imieniu władz samorządu miasta Świnoujście dziękuję wszystkim Państwu za udział. Do widzenia.